stanie wojennym internowano kilka tysięcy Polaków. To wiedza powszechna. O prewencyjnym poborze do wojska działaczy Solidarności i umieszczeniu ich w specjalnych obozach historia milczy. O nieznanym szerzej, wstydliwym dla naszej armii odosobnieniu opozycjonistów w koszarach mówić dziś będą świadkowie i uczestnicy wydarzeń z lat 1982-83. Leszek Jaranowski z Krakowa oraz historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Marcin Dąbrowski. W rok po wprowadzeniu stanu wojennego, 23 grudnia 1982 roku, zlikwidowano w całej Polsce wszystkie ośrodki odosobnienia. Większość internowanych wypuszczono na wolność. Jednak nie oznaczało to zakończenia represji. W dalszym ciągu prowadzono działania, których celem było izolowanie osób uznanych za niepewne politycznie. Jesienią 1982 roku formą represji stało się powoływanie działaczy Solidarności na kilkumiesięczne, specjalne ćwiczenia wojskowe. Z dokumentów wojskowych, do jakich udało się dotrzeć, wynika, że rezerwiści na specjalne ćwiczenia wojskowe byli powoływani na podstawie wykazów imiennych sporządzonych przez terenowe organy administracji wojskowej przy współudziale funkcjonariuszy Wojskowej Służby Wewnętrznej. Ćwiczenia miały charakter specjalnego poligonu, podczas którego rezerwiści oprócz szkolenia w zakresie inżynieryjno-saperskim byli poddawani szkoleniom politycznym, prowadzonym przez aparat partyjno-polityczny i ideowo-wychowawczy Wojska Polskiego. Zostały one przeprowadzone na rozkaz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 26 października 1982 roku. To była błyskawiczna operacja. W ciągu paru dni nakazywano szefom lokalnych SB wytypować osoby, zdaniem bezpieki odpowiedzialne za inicjowanie, inspirowanie różnego rodzaju akcji protestacyjnych, manifestacji, wytypowanie osób jawnie przeciwstawiających się tworzeniu nowych związków zawodowych, a także osoby, które podejrzewano o aktywność w podziemiu. I to charakterystyczny jest zwrot, że to są osoby, które z różnych względów nie nadają się do internowania lub zatrzymania. O co chodziło? Ten pierwszy garnitur czołowych działaczy Solidarności... Czyli już byli internowani. Byli, już siedzieli w ośrodkach internowania. Okazało się, że ten cały wysiłek podziemia spoczął na jakby tym drugim, trzecim garniturze osób młodszych wiekowo, które w tym pierwszym okresie działania Solidarności, tym jawnym, jakby były w tym drugim, trzecim szeregu i to one tak naprawdę wzięły na siebie ten wysiłek działalności podziemnej. A ponieważ na większość z nich nie miano tak naprawdę jakichś podstaw, podejrzewano, że coś robią, ale tak naprawdę SB nie była w stanie na razie ich przyłapać na gorącym uczynku, więc profilaktycznie jakby takie osoby typowano. Znamy takie cząstkowe listy z poszczególnych województw, robione na przykład przez wydziały trzecie, czyli zajmujące się na przykład opozycją polityczną, wydziały drugie, zajmujące się także wytypowanymi najważniejszymi zakładami pracy, które właśnie takie cząstkowe listy kilkudziesięciu osób na przykład z poszczególnych województw przedstawiają. Znamy taką listę z Departamentu Trzeciego już z końca października, gdzie jest, jeżeli sobie dobrze przypominam, około 300 nazwisk. To są wszystko cząstkowe listy, dlatego że w ośrodkach internowania, w sumie w tych ośrodkach wojskowego internowania, bo o tym właśnie dzisiaj mówimy, wylądowało ponad 1000 osób z tego, jak do tej pory ustaliliśmy. Mhm. Czy w każdym z wymienionych obozów występowały zjawiska solidarnościowe i opór wobec władzy? Jeśli tak, to proszę wymienić jego przejawy. Chyba pan? No, świadkowie, relacje świadków wskazują, że we wszystkich tych obozach ludzie zachowali się po prostu tak jak internowani. Tak jak wspominaliśmy, było to po prostu wojskowe internowanie, no i stąd wynikała też pewna specyfika tego zachowania, ale robiono pieczątki, robiono koperty, pocztówki. Dużą część, no niestety, przechwytywały to oficerowie WSW, no podobnie jak w ośrodkach internowania, ale jakby generalnie ten szablon zachowania był bardzo podobny. Przy wszystkich oczywiście ograniczeniach wynikających z tego, że była to jednostka wojskowa, że nie można było tam tak spokojnie, powiedzmy, przemieszczać się czy kontaktować. Tak, były tak. Szczególnym dowodem będzie ten nasz słynny balon powieszony na choince. No bo święta
okres zimowy, jak nastąpił, to zbliżały się święta, postawiliśmy sobie w domkach choineczki i co bardziej zmyślni, nie wiem jak to nazwać, ale nadmuchali balon. I na tym balonie były namalowane duże, czarne oczy z szamerunkiem generalskim. Jako ozdoba choinkowa, oczywiście Zbecja z Łąży przyjechała, bo to wielka afera. Zdejmowali ten balon z tej naszej choinki, tą naszą ozdobę choinkową w białych rękawiczkach, żeby nie zostawić odcisków pasów, zapewne po to, żeby zbierać te odciski, które zostały tam pozostawione. To była taka specyficzna forma, prawda? A faktycznie pieczątki, stemple, to wszystko oczywiście musiało być ukryte. Własną gazetkę robiliśmy, nakłuwając igiełką w celofan. Powstała taka matryca, przez którą się przesączało tamponem jakąś farbeczkę. Farba to było rozgotowane mydło, zabarwione jakimś tuszem z długopisu albo atramentem z pióra. Ile było tych obozów? Ponieważ to jest historia ogólnie biorąc mało znana. Prawda? Nasz program Świadkowie Nieznanej Historii akurat trafił nazwą dobrze. Historia jest owiana tajemnicą. Niektórzy mówią 5, inni mówią 6. Co historycy? To, o czym wiemy na pewno, to jest 5 obiektów. Czerwony Bór, w którym przebywało około 450 osób. Hełmno nad Wisłą. Około 300 osób. Budów albo Budowo koło Złocieńca. Oraz Czarne. Czarne na... To jest Pomorze Zachodnie. Oba to obiekty, Budów i Czarne, to są obok siebie. Po około 100 osób. Rawicz około 200 osób chyba. To mamy ponad tysiąc osób. Tak. To wiemy na pewno. A przypuszczamy... To jest ciekawostka, dlatego że w momencie, kiedy te obozy, ta cała akcja powoływania związkowców do wojska się pojawiła, w prasie podziemnej pojawiły się już pierwsze artykuły na ten temat. Tam wymieniano jeszcze kilka innych osób, ale na razie kilka innych miejsc, ale na razie nikt z tamtych, powiedzmy, miejsc czy obiektów się nie zgłosił, więc lepiej chyba mówić na ten moment o tym, co wiemy na pewno. Ja bym chciał, żebyśmy panowie pokazali różnicę między tymi obozami a normalnym statusem internowanych, w obozach internowania, prawda? Bo z tego, co szczególnie pan mówi, wynika, że ta kadra była bezradna i wyście się zachowywali dosyć swobodnie, oni nie umieli sobie poradzić. No tym niemniej taki prawny rygor był dużo większy niż w internacie, prawda? Zdecydowanie. No może też tutaj panowie w tym momencie przypominacie te weselsze strony tego życia obozowego. Ja oczywiście tam nie byłem, ale to co wiem z relacji, to przecież nieustanne przesłuchania przez oficerów WSW, kontrwywiadu, odciski palców. O tym, co kto robił, o czym kto rozmawiał. Marsze nocne. Tak, to było. W nocy, na po 25 kilometrów chyba, gdzie nawet oficerowie nadzorujący nie nadążali za... Musztra w tenisówkach z tymi wiszącymi onucami tak, w zimie. To było okropne. To oczywiście tam czerwone, było strasznie, tak, to dolegliśmy, czerwone, ale człowiek tak, w sposób naturalny tak jakby stara się zapomnieć o tych strasznych rzeczach i pamięta raczej to, co da się opowiedzieć w formie anegdoty. Żołnierze obierają się to do korespondencji, prawda? Co do odwiedzin czy tak, widzeń? Tak, przez kilka pierwszych tygodni przecież rodziny nie wiedziały, co się stało z ich najbliższymi. Tak. Zero korespondencji, zakaz wypisania listów. Tak. I brak jakiejkolwiek informacji na temat tego, jak długo jesteśmy i jaki nasz status jest. No i panowie jeszcze nie wspomnieli o jednej ważnej rzeczy, że w momencie, kiedy się znaleźli na tych poligonach czy jednostkach wojskowych, to otoczenie ostrzeżono o tym, że przyjechali tutaj groźni przestępcy i kryminaliści, tak, prawda? Tak, dokładnie. Było tak. I było z tym też żartobliwe pewne historie, bo no, ci ludzie, zarówno żołnierze czy obsługa tych jednostek, jak i ludność miejscowa przekonywała się, że bardzo to, szybko się przekonywali, no, że to jest całkiem odwrotnie. Przypomnijmy, to jest listopad, luty, czyli najgorsze miesiące, słota, mróz, no wtedy tak, akurat te temperatury spadały dosyć nisko. Panowie w Czerwonym Boże budowali drogę do ze śniegu budowali ze śniegu. Ze śniegu. Panowie w Czarnym. Co to jest droga ze śniegu? Rozumiem, że to jest to samo, co przesypywanie ziemi z miejsca mniej więcej. Tak, dokładnie. I, no przy wszystkich, że tak powiem, okolicznościach uciążliwych. Pan był uczestnikiem tego zjazdu, pan nie, tak? Nie. Jaki był pożytek z tego? Bo czytając materiały internetowe przed tym zlotem, zauważyłem, że wy sami
uczestnicy tych wydarzeń chcielibyście sami swoją wiedzę jakoś pogłębić, już nie mówiąc o historykach, którzy też mają szczątkowe informacje, prawda? Czy z tego punktu widzenia zjazd był jakimś krokiem naprzód, coś się wyjaśniło? Zjazd był na pewno krokiem naprzód, przynajmniej w tym sensie, że zaczęliśmy się liczyć od nowa, a poza tym przypominać sobie te twarze, no 25 lat minęło. Waszym celem jest teraz jakiś wpływ na ustawę o kombatantach, taki mianowicie wpływ, żebyście sami byli uznani za osoby represjonowane na równi z internowanymi, normalnie internowanymi, tak? Dokładnie. Przecież w tym obozie znajdowali się ludzie z działaczy Solidarności. Ludzie zamykani miasto przecież. No dobrze. A w zasadzie wyłącznie. Wyłącznie, tak. A dokumenty SB wskazują jednoznacznie, że była to forma represji. Dobrze, dokumenty SB, one są jako tako dostępne i IPN się tym zajmuje. A czy dokumenty wojskowe jakoś... Zero dostępu.